11 marca wspominamy świętego Marka Xiongwibe, męczennika. Marek przyszedł na świat około 1794 roku w prowincji Gyeonggi w północno-zachodniej części Korei w rodzinie szlacheckiej, która gardziła katolikami. Pochodził z zamożnej rodziny, którą stać było na opłacenie jego studiów. Marek zdał egzamin państwowy i został nauczycielem języka chińskiego. Ożenił się, lecz jego żona wkrótce zmarła, a on żył wiele lat jako bezdzietny wdowiec. Zgodnie z wyniesionymi z domu przekonaniami uważał, że chrześcijaństwo jest zagrożeniem dla Korei. Jednak zmienił swoje zdanie, gdy widział chrześcijan, a wśród nich biskupa Wawrzyńca Imberta i innych kapłanów, którzy do końca wiernie wyznawali wiarę katolicką i z radością szli na śmierć męczeńską. Po tym doświadczeniu Marek kupił kilka książek katolickich i po ich przeczytaniu stwierdził, że będąc katolikiem może być lepszym człowiekiem. Wkrótce udał się do stolicy kraju, Seulu, i tam przyjął chrzest święty. Ksiądz biskup, który go chrzcił, widząc jego dojrzałość w wierze, ustanowił go katechetą. Marek wszystkie swoje siły, zdolności, czas poświęcał na katechizowanie i odwiedzanie chorych, zwłaszcza obłożnie, przygotowując ich na spotkanie z księdzem, który przychodził udzielić im sakramentów świętych. Tą posługę wykonywał tak wiernie i gorliwie, że już za życia był uważany za świętego. Był bardzo szanowany w swoim otoczeniu. Po pewnym czasie Marek ożenił się po raz drugi z Katarzyną Pii. Ponieważ nie mieli własnych dzieci, przyjęli na wychowanie bratanka Pawła Pii. Marek często mówił o tym, że pragnie umrzeć nie w domu, ale zostać męczennikiem. W czasie kolejnych prześladowań kościoła w Korei w 1866 roku Marek pomagał innym uciekać, chronił chrześcijan, ale sam nie uciekł. Został aresztowany 25 lutego 1866 roku. Podczas aresztowania był spokojny, a nawet radosny. Poddano go okrutnym torturom. Miał wtedy już ponad 70 lat, ale zniósł je mężnie, nie wyrzekając się wiary. W więzieniu kilka dni przebywał razem z czterema francuskimi misjonarzami. Marek został ścięty 11 marca 1866 roku w miejscu straceń za małą zachodnią bramą w Seulu. Został beatyfikowany z grupą 23 męczenników 6 października 1968 roku przez papieża Pawła VI, a kanonizowany z grupą 102 męczenników koreańskich 6 maja 1984 roku przez papieża świętego Jana Pawła II w Seulu. Módlmy się. Wszechmogący miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Marka, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.